Jiří Bílek, pomocnika GHM Zagłębia Lubin. Jiří, ten mecz kosztował Was wiele sił, strata bramki, tak naprawdę nacieraliście na Wisłę Kraków, ale to nie przyniosło rezultatu. Tak, tak, my jsme sem dzisiaj przyjechali a chtěli jsme zrobit nějaký dobrý vynik. Prvší polovu jsme hráli tak trochu defenzivně, ale myslím, že druhá polova byla z naší strany OK, ale zase jsme přehráli, no. Je to dla nás trudná situace a okazie jsme měli, ale trudno, no, trudno. No tak, ta pierwsza część spotkania była taka defensywna, pewnie też była taka taktyka, ale w drugiej połowie graliście, no tak naprawdę, tak jakbyście byli w czubie tabeli. Sporo okazji do strzelenia goli. Czego może tak naprawdę zabrakło tych celowników nastawionych? Tak, myśmy taki tak czuli, że jsme drugą połowę lepsi jak Wisła, ale mieliśmy 3-4 okazje, które musimy zrobić branku, ale když nezrobíme branku, tak nemůžeme líčit na 3 punkty, no, takže jak vedám, je to trudná situace a my musíme válčit a teraz máme Lechy i Gdaňsk, tak musíme válčit. Trenér pověděl, že v šatni byliste nesamovitě zlí. Tak, tak, to je pravda, že kapitán měl do nás dužo řečí, i Robo ještě něčeho pověděl. Já myslím, že to je dobře, že žijeme, že to pokazuje, že nám to není nám to jedno, jak hráme, no, tak my jsme zadovoleni z toho vyniku, ale druhá polova pokázala, že grát Plzeň víme a musíme na to navázat. No.